Cześć wam wszystkim, z tej strony ja MC, ja oto przed wami kolejny odcinek z gry Portal 2. Panie i panowie, teraz się na chwilę zamknę, bo będzie to zugadanie. All these science spheres are made of asbestos, by the way. Keeps out the rats. Let us know if you feel a shortness of breath, a persistent dry cough, or your heart stopping. Because that's not part of the test. That's asbestos. Good news is, the lab boys say the symptoms of asbestos poisoning show a median latency of 44.6 years. So if you're 30 or older, you're laughing. Worst case scenario, you miss out on a few rounds of canasta. Plus, you forwarded the cause of science by 3 centuries. I punch those numbers into my calculator, it makes a happy face. Nie wiedziałem, że kanasta po angielsku, w sensie ta gra kajciana, jest tak samo się nazywa po polsku. W sensie po angielsku tak samo, no, dobrze powiedziałem. Nieważne. Kolejny odcinek Portala 2, panie i panowie. Pozmieniało się trochę, bo teraz dalej nagrywam moim telefonem. Z powrotem nagrywam moim telefonem, nagrywałem kamerką, wcześniej internetową moją kamerkę. Ale teraz nagrywam dalej OBS-em ten telefon. I to jest mega ciekawe, mega porąbane. Ale koniec gdybania, będziemy kontynuować naszego portala. Wejdźmy tutaj, rozejrzyjmy się trochę wyżej. Tak, tam jesteśmy my, to jest w ogóle tak zajebiście dziwne. Tam jest exit, ale jak tam się dostać? Zadaję pytanie. Po co to w ogóle to tutaj jest? Bo zakładam, że to po coś jest. Nie wiem, czy musimy jakiś żel użyć tutaj? Czy o co chodzi? Dalej nie znaleźliśmy GLaDOS. To jest taki mały problem, który posiadamy, bo nie znaleźliśmy dalej naszej kochanej GLaDOS. Tam jest żel. Tam gdzieś do góry ten żel płynie. Tu możemy się teleportować. Okej. Okay. Hops. Tutaj, ideolo. Your style. You make up your own rules, just like me. Bean Counter said I couldn't fire a man just for being in a wheelchair. Did it anyway. Ramps are expensive. Okej, zakładam, że jak dam tutaj te portal usunę, to będę mógł teraz właśnie sobie wskoczyć. W sensie, no, trochę wyżej na pewno. Oh, there we go. Trochę mi się ochlapało ściana, ale to z czego? Czy gdzieś wyżej mogę wejść? No nie bardzo, ale mogę tutaj sobie też polać tym. O właśnie. There we go. Teraz tutaj. There we go. O, i teraz mogę wejść wyżej, super. Tu jest exit, ale mogę teraz przejść tam. Za pomocą mojego tutaj wynalazku. Okej, okay, hopla, pyk. Super. No i co teraz? To jest akurat dobre pytanie, to jest bardzo. To sobie oblepimy w takim razie. Wejdziemy sobie tu. No dobra, i co dalej? Czy ja mogę tutaj dać wyżej portal, nad tym? Nie, to jak ja mam to... Chwila, czy ja mam to zrobić w ten sposób, o którym ja myślę? Trochę szalonym, ale może się uda. Opla, leci! No doleciało, okej. Okay. Teraz się mogę dostać tam. Na spokojnie tam się mogę dostać. A czy ja muszę tam się teraz dostać? To jest moje pytanie. Nie, chwila, wiem co mam teraz zrobić. O, to będzie śmieszne teraz. Uwaga! Let's go! I odbijemy się od tego. Pyk! Dolecimy, dolecimy, o to chodziło. Pięknie. Boże, jaka duża informacja. Nieupośledzony w pionie, dostałem osiągnięcie. To po co mi to mówić, że ja sobie to wyobraził? To jest bez sensu trochę, no ale cóż. Dalej mówię, że nic nie znaleźliśmy, a przydałoby się w końcu. Nie mam od tego ptaka uwagi, jeżeli... Będzie mi się trochę kamerka zmieniać, na przykład w ten sposób, że jest teraz trochę jaśniejsza na przykład. Tak ogólnie się światło zmienia, jak widzicie. To przez to, że tutaj mam tą lampkę, jakbym ją zasłonił. To jest w ten sposób. Spokojnie dziwnie. No cóż. Każdy orze jak może, bez sprzętu. Trzeba sobie radzić. Let us know, because that means it's about to hit 500 degrees, so we're gonna need to go ahead and get that out of you pretty fast. Okej, dobra.
Tu mamy, jak widzicie, wodę. Woda nam wszystko tutaj zmywa. Jak zresztą widzicie, to nam niestety będzie tutaj to zmywać. No i musimy sobie jakoś z tym poradzić. Tylko co my tu musimy teraz zrobić, to sobie pytanie. Mogę zrobić tak. Nie do końca wiem po co, skoro nie mogę i tak tego tutaj oblepić, nawet bym chciał. No, tylko tu mogę. To jak to teraz zrobić, żeby było dobrze? No to powiedz tam, to wiadomo, ta woda nam tutaj niestety nie pomaga ani trochę. No, oblepiłem sufit. Nie wiem, czy tak miało być, ale oblepiłem sufit. Aha, i to wyłącza wodę, okej. Okej, no i teraz możemy przejść na spokojnie. Jej, nauczyliśmy się, jak działa woda w tej grze. I'm telling them, keep your pants on. All right, this next test may involve trace amounts of time travel. So, word of advice, if you meet yourself on the testing track, don't make eye contact. Lab boys tell me that'll wipe out time. Entirely. Forward and backward. So, do both of yourselves a favor and just let that handsome devil go about his business. Okej, teraz musimy przestać na górę, czy gdzie? Oblepia się, ale strasznie... strasznie malutko. Bardzo malutko. No dobra. Tu mogę przejść. Co tu w ogóle się dzieje? Okej, Jezus! I'm in a loop! Okej. Nie do końca wiem, co muszę chyba chwila, czekajcie, chyba, że coś zrobiłem, poczekajcie, muszę zrobić tak. Sprawdźmy, czy jest dobrze wszystko na pewno. I teraz tak? Po prostu? Złą stronę, nieważne. Dobrze, udało się, o to chodziło. O, mamy teraz ten biały żel pokazany tutaj w tej rurze, nie niebieski, tylko biały. Chyba na górę. Hop, 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 hop. No robi się ciekawie z tymi żelami, będzie to skomplikowane strasznie w przyszłości. Ale zobaczymy, czy sobie damy radę, miejmy nadzieję, że sobie damy radę. Okej, to ta ścianę to cała pułapka, bo żeśmy w kwas padli, tak mi się wydaje. Coś tu w ogóle jest jeszcze? Nie, tu, a tu mogę portal postawić, aha. Interesting. Very inter... a, okej, to się tu od razu psuje, no cóż. No mogę zrobić tak? Yes, I can. I tutaj? Okej. To wcale nie wygląda niebezpiecznie, ani trochę. Teraz tam? Okej, tam teraz oblepiłem. Nie do końca wiem, co myśleć, ale pooblepiałem trochę. Dajmy to tutaj jeszcze bardziej, żebyśmy mieli na pewno dobrą tutaj skocznię dostępną. Bez żadnych niespodzianek. Trochę za daleko. Trochę za nisko. There we go, dobra. Teraz tak, skaczę tam, do przodu. Stąd się nie wybije aż tam. Nie wiem w sumie po co to oblepiam, bo... Nie, no nie, poczekajcie, bo... Jeżeli ja to zrobię... w ten sposób i po prostu w ten sposób, to powinienem to już zrobić, nie? Tak. Trochę przekombinowałem z tymi żelami, no ale dobra, nie było źle. Nie było aż tak źle. O, tu mamy jeszcze, z tego co widzę. Do strzału i tu na górę się musimy dostać. Aha, no się dostaniemy na spokojnie do góry. Tak, tak, okej. Chodź, dziękuję. Idziemy cię umyć. Pieprzona kostko. Ale tak, dałem tam żel do środka, żeby ta skrzynka szklana się rozwaliła. Żeby kostka zaczęła sama z siebie skakać i się po prostu rozwaliła. No jak widzieliście, podziałało.
Oj, okej. Teraz tą kostkę musimy stąd wziąć, czyli musi zacząć skakać ponownie sama z siebie, jakimś sposobem. Może po prostu z góry? Trochę bardziej tu? No oblebrzesz się! No, dziękuję, w końcu. Jezus Maria. Grube zasady, nie powiem. Pom 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 pom. Gdzie jest GLaDOS? Jeszcze będzie bardzo fajna przemowa od niego. O cytrynach. I o lemoniadzie. Także... zobaczcie. Simple fact that you're standing here listening to me means you've made a glorious contribution to science. As founder and CEO of Aperture Science, I thank you for your participation and hope we can count on you for another round of tests. We're not going to release this stuff into the wild until it's good and damn ready, so as long as you keep yourself in top physical form, there will always be a limo waiting for you. Say goodbye, Carolyn. Goodbye, Carolyn. She is a gem. Ta. Kiedy się jakoś otworzy, czy... czy o co chodzi? Tu mogę przejść portalem, widzę. A czy ja mogę gdzieś tu przejść portalem? To sobie pytanie. Halo, exit. Exit nie działa. No dobrze. Tu musimy się gdzieś przydostać w takim razie. Skoro tu jest zamknięte. Może gdzieś na początku? Chociaż wątpię bardzo. Aha, tam gdzieś. Mogę gdziekolwiek przejść to naprawdę. Holy shit. Jezus, ta fabryka po prostu. Co tu się dzieje w tej fabryce? Pod ziemią to wszystko jest. Wow. Wow. No, to był niezły widok, trzeba przyznać. Hello. Mamy dwa żele. Trzy w sumie już poznaliśmy, teraz tu jest pomarańczowy. Ojej. Tu mogę przejść, ale co mi to da? No, niewiele. Tylko fajny przelot. tu mogę przejść, właśnie. Nie widziałem tego. Hello. Co my tu mamy? Tu możemy się wybić gdzieś. Z tego co widzę, tu pewnie? Okej, okay, tam będę tam tylko strzelić. Okej. Okay. Czyli muszę chyba tam to strzelić. Tylko że ja tego tu nie strzelę przez to. No właśnie. A tam muszę dolecieć. Shit. To jak? Bo w takim razie jak? Mogę tam się na górę dostać, tak jak mówiłem już wcześniej. Ja nie wiem jak tam portalu strzelić. To jak mam to zrobić? Halo. I actually don't know. Chyba że... polecę w ten sposób sobie. No. Ma to sporo sensu. I zium. Z powrotem. Zajebiście. Co my tu mamy? Pumps. O, włączamy tutaj żele. Pierwszy leci. Ten, który znamy. I leci ten, którego jeszcze nie znamy. Pomarańczowy. Poszły. O Jezu, teraz tu na zewnątrz jesteśmy. Taki malutki się czuje strasznie. 71, co? Wow. Greetings, friend. I'm Cave Johnson, CEO of Aperture Science. You might know us as a vital participant in the 1968 Senate hearings on missing astronauts. And you've most likely used one of the many products we invented, but that other people have somehow managed to steal from us. Black Mesa can eat my... On tu jest starszy. Right. Now you might be asking yourself, Cave, just how difficult are these tests? What was in that phone book of a contract I signed? Am I in danger? Let me answer those questions with a question. Who wants to make $60? Cash. You can also feel free to relax for up to 20 minutes in the waiting room, which is a damn sight more comfortable than the park bed $60. Sleeping on when we found you. So, welcome to Aperture. You're here because we want the best, and you're it. Nope.
Couldn't keep a straight face. Anyway, don't smudge up the glass down there. In fact, why don't you just go ahead and not touch anything unless it's test related. Mhm, okej. Okay. Plus Caroline brzmiała strasznie robotycznie, no nie? Nie jak człowiek już. Sir, the testing? Zamiast sir, the testing! Coś tego typu, no nie? Sir, what about the testing? Sir, what about the testing? Brzmi jak GLaDOS. Przynajmniej zaczyna brzmieć jak GLaDOS. Czy ja tu miałem w ogóle wejść? Czy to jest tylko do pozwiedzenia na sobie? Nie do końca rozumiem, czemu miałbym móc tutaj wejść. Ale tu wszedłem. Czy to jest coś ważnego lore'owo? Czy... Test subject waiting area. Nie, nic tu nie ma. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, idziemy stąd. Idziemy stąd. Co my tu mamy? Do not litter, do not loiter, do not touch glass. Moving platform use handrails. Okej, okay, tu jest zamknięte zaś. Zakładam, że nie możemy przez to przestrzelić. Nie, control room. No tak, mogę wejść wyżej. Czemu ja tu nie pomyślałem od razu? There we go, tam muszę się dostać chyba. Widzę windę. To jest otwarte znowu. Huh. Halo? Hello? Nie, po co możemy tutaj wejść do tych pokoi, naprawdę. Remember if you see an orange jumpsuit, hit the red button. Okej. Okej. Okej, panie Cave Johnson. Tu możemy, widzę, przelecieć chyba, a nie wiem, czy mam tutaj na samą górę na przykład? Logika by nakazywała, że tak, więc... Geronimo! Shit! Nie, gdzie ja poleciałem w ogóle? Poleciałem na górę tego! What the hell? Mi wywaliło! Nie wiedziałem, że tam się da wejść na górę, a jednak się da. What the fuck? Jestem teraz tutaj! Ej! Wyciąłem się przez cały poziom praktycznie, holy shit! Znowu w tym miejscu. No to to było zdecydowanie za wysoko, co ja zrobiłem przed chwilą. Trzeba przyznać. Tu w ogóle się mogę, z tego się mogę wybić też chyba tam na górę. A to by wychodziło. Nie wiem, czy o to przypadkiem nie chodzi. Czemu miałbym się tam, tam wiem, że mam windę, ale... I tam niby mam przejść, ale... To wydaje się być bardzo podejrzane, więc ja to idę przetestować. Nie, doleciałem gdzieś tu tylko, a mogę tu dolecieć chyba. Jak tam portal gdzieś tam na przykład. Tam powinienem dolecieć, dobra. Ups, 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 ups. Dobra, tutaj na przykład. Let's see. Tak jest, bardzo ładnie. Control room. O, GLaDOS! Okej. Zuch, opakowane osiągnięcie. Przegrzałaś się? Spokojnie, GLaDOS, przegrzewa się dziewczyna. Za mało energii ma na myślenie i wyzywanie ogólnie. Coś zrobiłem źle, nie tak miało być. Mogę tu przejść jakkolwiek? Nie? Okej. Okay. Cool. Trochę wyżej. Troszkę wyżej. Okej, okay, let's go. Zium! Teraz się udało. Oj, GLaDOS, GLaDOS, moja droga. Bidoku, bidoku. Bidoku, bidoku. Mój ty bidoku. Będzie dobrze. Ja się o to postaram. Postaramy się oboje. Oboje, w sensie my wszyscy. Rozdział 7, zjednoczenie. Caroline, are the compensation vouchers ready? Yes, sir, Mr. Johnson.
GLaDOS to Caroline. Tak, nie wiem czy mówiłem wam wcześniej, ale tak jak hintowałem wcześniej, GLaDOS to jest Caroline. Caroline była człowiekiem, który została wsadzona do maszyny. I stała się GLaDOS właśnie. Ojej, ojej. No dobra. Sprawdźmy, co się stanie, jak klikniemy ten guzik. Jest i pomarańczowy żel. Ten żel nas ogólnie przyspiesza. Więc będzie pewnie interesująco. Czemu się... Nie, on nie będzie dobrze leciał, okej. Okay. Musimy zrobić takie coś, patrzcie. O, właśnie, prześlicznie. Nie potrzebujemy tutaj niebieskiego żelu. Musimy zrobić tylko, uwaga... Zium! Nice. To było akurat zajebiste. To potrzebujemy jeszcze tego żelu, z tego co widzę. Nie przeskoczymy inaczej tutaj. Potrzebujemy tu na pewno portal. Okej, tylko potrzebuję się teraz wrócić jeszcze tam. To było całkiem spoko. Jaki tam portal jest postawiony, jest niebieski. No dobra. O Jezus, stop! Ojeju. Dobra, muszę ten guzik wcisnąć. No nie powiem, przydałoby się ten guzik wcisnąć. A muszę się tam się dostać najpierw. O, właśnie. Teraz tutaj, no okej, tylko że... Jak ja mam go wcisnąć, skoro mnie tam nie ma, nie? A nie wiem, czy zdążę tak szybko wszystko przejść. Jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać. Tylko jeden sposób. Nie ten portal, kurwa! Ups. No nic, ale potrzebujemy tutaj tego nic. Potrzebujemy tylko bardzo tutaj. Tylko nie mam pojęcia, jak to zrobić teraz. Już ma jakiś pomysł? Any ideas? Any ideas? Because I am out. No dobra, wszystko spoko, tylko że ja potrzebuję faktycznie tego żelu tutaj, nie? Jak? How? How do I do this? Poklikam to, to się leje, spoko. Aha, jak? W jaki sposób to jest portal? Aha, dobra, wiem jak to zrobiłem. Dobra, jestem pewnie inteligentny, nie ma co. Okej, okay, jestem bardzo inteligentny. Dzisiaj już nie myślę, jestem po legowaniu Poppy Playtime. Więc mogę być troszeczkę zagubiony w tym, co się dzieje. Okej, okay, to dzisiaj mogę wyciągnąć spokojnie, bez problemu żadnego. Ja cię potrzebuję, bardzo. Okej. Okay. Się głos załamał. Patrzcie, jak to, w ogóle jak ta kostka poleci. Fiuu! Fan. No to co, panie i panowie? Lecimy! Za mało prędkości, dlaczego? Dlaczego tu było za mało prędkości? Coś zrobiłem nie tak? Halo? Czemu tu było za mało prędkości? Chyba, że mogę zrobić takie coś jeszcze, patrzcie. Mogę zrobić takie coś jeszcze. By się jeszcze bardziej rozpędzić. Mam chyba za mało speedu ogólnie tutaj. No dobra. Nie wiem, czy się nie zatrzymam tuż przed tym portalem, tak szczerze. Bo tak się może zdarzyć, niestety. Nie, jest git! Nie, jest mało prędkości dalej! Czemu? Co jest? Co ja robię źle? Nie ma tu jeszcze jednego żelu, nie? Nie wiem, co zrobiłem źle, serio. Chyba, że poczekajcie. Przejdziemy sobie... Teraz skoczyłem tutaj. Może jakoś źle skaczę, nie wiem. Możliwe to jest bardzo, ale... Mam pomysł, żeby tu się jeszcze rozpędzić.
A, bez skakania, okej, dobra. Patrzę tak. Tu widzę jeszcze guzik, tak dziwnie postawiony strasznie. Mega dziwnie jest ten guzik postawiony. Czemu ten guzik jest tak postawiony? Ale dziwnie, mega dziwnie. Co teraz? Muszę teraz tam przejść? Jakoś? Chyba tak. Ja nie wiem po co mi tam jest żel potrzebny, ale no... No dobra. Boże, ale to zjebałem! Nie o to mi chodziło. Tak, bez skakania, okej. Okay. Spokojnie. If your belongings here, bla bla bla. GLaDOS, jakiś pomysł? Bo speed mi tutaj nic nie da niestety. Tam jakieś kolejne biuro. A gdyby tak? A gdyby tak? Tam jest niebieski, okej. Gdyby tak? Tak jest! Sukces! Udało się. Miejmy nadzieję. A mamy teraz dwa żele, musimy je teraz połączyć, jeżeli chcemy się gdziekolwiek dostać. No dobra, skoro musimy je połączyć, co? Ten guzik robi to, ten guzik robi to. Wiemy, rozumiemy. Tylko że możemy tylko w ten sposób. A jak damy tak i damy sobie tutaj tak? Nice, o to chodziło właśnie. O to chodziło, przepięknie. I teraz tutaj dajemy niebieski portal. Ten, nie portal, tylko żel. Dzięki temu na końcu mamy skocznię, dzięki której się możemy wybić ładnie. Jeszcze nie wiem po co to jest, ale ja się na pewno dowiem. Okej. No, tak się w sumie domyślałem, że tak może to się skończyć. Musimy tam dolecieć. Mamy tak, możemy tutaj wejść po prostu sobie. Ale wszyscy wiemy, co musimy zrobić. Wszyscy wiemy, co musimy zrobić, okej. Tutaj lecimy na spokojnie w ten sposób. Możemy sobie też przejść po prostu tam. No i jesteśmy w domu. Bo tu postawimy teraz portal. Rozpędzimy się, skoczymy. Nie trafimy w portal, oczywiście, że nie trafimy w portal, bo po co mielibyśmy trafić w portal? Nikt nie chce trafiać w portale, to jest chyba oczywiste. Dobra. Okej, okay. Runda druga. Taki mel. Nie. A i tak się tak stawia, okej, okay, to muszę. Okej, okay, zajebiście. Listen up down there. That thing's called an elevator, not a bathroom. I swear I know him. Caroline została wsadzona do robota i została właśnie GLaDOS. W ogóle jakie stare logo Aperture teraz się pojawia. Ale jej pamięć ogólnie o Kevie Johnsonie została wymazana tak jakby, zapomniała kompletnie o nim, ale niby go dalej pamięta, no nie? Ale panie i panowie, na ten moment będziemy ten odcinek kończyć, mam nadzieję, że się podobało. Mamy z powrotem GLaDOS na naszym portalganie, jest śmiesznie, jest ciekawie, zobaczymy co będzie dalej. Także cóż, trzymajcie się, na najczęściej pa i zapraszam was za kolejne odcinki Portala 2 na tym kanale. Trzymajcie się, pa pa!